Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie 7 czerwca w środę 2023 roku z parafialnego ogrodu w Gliwicach. Przy okazji pozdrawiam wszystkich zmagających się z różnego rodzaju alergiami. Myślę, że dzisiaj też wspólnie damy radę przeżyć ten dzień, a ja dotrwam do końca nagrania bez wycierania nosa. Moi drodzy, hasła biblijne na dzisiaj. Pierwsze wyjęte z 5 Księgi Mojżeszowej, z 5 rozdziału. Idźcie dokładnie drogą, jaką wam nakazał Pan, wasz Bóg, abyście zachowali życie. I drugi fragment z listu do Rzymian, z 15 rozdziału. Cokolwiek bowiem przedtem napisano, dla naszego pouczenia napisano, abyśmy przez cierpliwość i przez pociechę z pism nadzieję mieli. I modlitwa żydowska: dałeś nam, o Boże, rozum, rozsądek i intelekt. O Panie mój, spraw, abym używał ich do odróżnienia dobra od zła i do czynienia dobra. Moi drodzy, dzisiaj te dwa wersety biblijne są bardzo ważne, dlatego że w czasach, kiedy szukamy jakiegoś punktu odniesienia, jakiegoś bezpiecznego fundamentu, poczucia bezpieczeństwa, te dwa fragmenty biblijne pokazują nam, gdzie tego wszystkiego mamy szukać. Pan Bóg zwraca się do ludu izraelskiego i mówi, żeby szedł dokładnie drogą, jaką nakazał im Pan Bóg. Izraelici otrzymali przykazania, otrzymali wskazania, byli prowadzeni przez Mojżesza, wyprowadzeni, szli po pustyni, mieli jedno tylko zadanie – słuchać i iść za wskazaniami Boga. Pan Bóg pokazał im dokładnie, jaką drogą mają iść i że z tej drogi mają nie zbaczać. I my dzisiaj dowiadujemy się z drugiego fragmentu, z drugiego wersetu z listu do Rzymian, że to wszystko, czego szukamy dzisiaj, a więc rozwiązań dla naszego życia, trudnych tematów, rozwiązań trudnych tematów, drogi w naszym życiu, to wszystko jest zawarte w Słowie. I to się tak bardzo fajnie mówi, że to jest zawarte w Słowie, no i dobrze, ale dzisiaj powinniśmy odebrać zachętę z tego Słowa do tego, byśmy rzeczywiście te Pisma, to Słowo Boże czytali. Każdy z nas dobrze wie, każdy, kto choć trochę czytał Słowo Boże, że tam znajdziemy bardzo wiele odpowiedzi, jeśli nie wszystkie, na nasze życiowe dylematy, na nasze życiowe troski. Co zatem jest naszym zadaniem dzisiaj? Nie poszukiwanie nie wiadomo gdzie rozwiązań dla naszego życia, dla naszych problemów, ale po prostu sięgnięcie do Słowa, czytanie Go codziennie, wsłuchiwanie się w Boży głos. I wtedy na pewno odnajdziemy drogę i odpowiedź na nurtujące nas pytania. Tam jest wiele historii, które są bardzo podobne, choć osadzone w różnych kontekstach życiowych. To w połączeniu z modlitwą, z doświadczeniem Ducha Świętego na pewno pokaże nam właściwy kierunek w naszym życiu. I tego przeżywania Boga, tego korzystania też z rozumu, rozsądku i intelektu, jak było to w tej modlitwie żydowskiej napisane, życzę wam i sobie każdego dnia. Zostańcie z Bogiem, wszystkiego dobrego, miejcie dobry dzień i uważajcie na alergię.